Najpiękniejsze huculskie kolędy zabrzmiały na lwowskim rynku. Na doroczny Dzień Kultury Huculskiej przyjechali kolędnicy z miejscowości położonych nad Czeremoszem i Cisą w Karpatach. Ja sam rodem z Werchowiny i sam rodem z Werchowiny. Już tradycyjnie dzielimy się duchem huculskiego Bożego Narodzenia ze Lwowem i gośćmi tego miasta. Nasze rodzime święta przekazują ducha dawnych czasów, głęboką, autentyczną kulturę regionu huculskiego. Przywieźliśmy również naszych tancerzy i pieśni huculskie. Z grupą kolędników z Werchowiny przybyli do Lwowa też ich duchowni. W charakterystyczny sposób obchodzimy Boże Narodzenie. W każdej grupie kolędników gromadzi się po 12 mężczyzn w kolorowych strojach huculskich i z ozdobnymi toporkami w ręku. Począwszy od 7 stycznia, Boże Narodzenie według kalendarza juliańskiego wędrują po rozległej wsi i okolicznych górnych osadach, by każdej rodzinie przynieść nowinę o narodzeniu Chrystusa. Każdej grupie kolędników przewodniczy brzoza z rzeźbionym krzyżem drewnianym, który przez cały rok znajduje się w cerkwi. Towarzyszy im też skrzypek. Dzień Kultury Huculskiej we Lwowie obchodzono pod hasłem Kultura Huculska jednoczy Ukrainę. Również uczestniczę w prezentacji audioksiążki Dziadek Ułańczyk. Autorem tego utworu był rodowity Hucuł Piotr Szekierek-Donykiw. Jest to wyjątkowa postać nie tylko w historii regionu huculskiego, ale także w historii Ukrainy. Był posłem na Sejm II Rzeczypospolitej, przyjaźnił się z polskim pisarzem Stanisławem Wincenzem. Swoim utworem o życiu rodaków przedłużył życie huculszczyzny o 50 lat. Używam w tej audioksiążce gwary huculskiej i myślę, że to też przedłuży życie autentycznej huculszczyzny na kolejnych 50-100 lat. Podczas Dnia Kultury Huculskiej na rynku we Lwowie huculi sprzedawali swoje hafty, oryginalną odzież świąteczną, ser z połoniny oraz różne upominki. Na zakończenie zespół Dziecięcej Szkoły Artystycznej z Jesieni zaprezentował bożonarodzeniowe zwyczaje huculskie na Zakarpaciu.